love you. Obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau rozrastał się. Latem 1944 roku liczba więźniów sięgała blisko 130 tysięcy mężczyzn i kobiet. Ci, którym udało się objąć jakieś funkcje w obozie, zdobyć lepszą pracę, nie umierali z głodu. Pracowali w szpitalach, kuchniach, magazynach. Byli pisarzami albo gońcami. Wśród nich mogła narodzić się miłość. Opowieść o Mali Zimetbaum i Edku Galińskim jest jedną z takich historii. Malę poznałam zimą z 42 na 43 rok. Wiem, że przyjechała z transportem żydowskim z Belgii we wrześniu 42 roku i weszła do obozu na zasadzie selekcji. Po prostu młode, zdrowe kobiety wchodziły do obozu, a stare szły do gazu. Mala była belgijską Żydówką. Mówiła bardzo dobrze po niemiecku i francusku. Po polsku mówiła słabiej i z akcentem żydowskim. Ja też znałam dobrze francuski i to nas bawiło. Mówiłyśmy sobie po francusku. Ten język wyodrębniał nas z otaczającego koszmaru. W ten sposób zbliżyłyśmy się do siebie. Mala zasadniczo pełniła funkcję gońca obozowego. Tych gończyń było kilka. Stały zawsze przy wartowni pod bramą. I one strasznie marzły w zimie. Na zawołanie to był zawsze ryk nadzorczyń, Drexler albo Mandel, Laufer. Goniec musiała pędzić i wykonywać to, co jej powiedziano. Ale Mala oprócz tego miała jeszcze drugą funkcję. Odbierała ze szpitala więźniarki, którym udało się przeżyć, i rozprowadzała je na bloki. Od niej w dużej mierze zależało, gdzie kogo zaprowadzi. Starała się o to, żeby ludzi słabych dawać do komanda, gdzie była trochę lżejsza praca i gdzie mieli szansę na przetrwanie. Na wiosnę 43 roku leżałam ciężko chora w baraku szpitalnym numer 23. Miałam tyfus, nie wiedziałam nic o moim dziecku, które zostało za drutami. Byłam psychicznie załamana. I wtedy przyszła do mnie Mala. Przyniosła mi zdjęcie córeczki. Tego nie wolno było robić. Listy dostawałyśmy, ale zdjęć nie. Byłam w tym czasie już strasznie przerażona obozem. Chora i załamana, bo dowiedziałam się, że mój mąż został rozstrzelany. Już nie mogłam żyć. Na pewno bym nie przeżyła obozu, gdyby nie to zdarzenie. Po prostu ozdrowiałam i prosiłam ją, błagałam, żeby mi to zdjęcie zostawiła. Powiedziała, że spróbuje coś zrobić. Podłożyła w dokumentach jakieś inne zdjęcie, a przyniosła mi zdjęcie córeczki. Mala miała funkcję, a jednocześnie była zawsze wyciszona, subtelna, delikatna. Prawie wszystkie funkcyjne więźniarki wrzeszczały, ryczały. One nigdy do nas nie mówiły normalnie. To był ordynarny wrzask połączony z biciem. A Mala zachowywała się jak dama. Zawsze mówiła grzecznie, półtonem. Bardzo wyróżniała się spośród funkcyjnych, które miały coś do powiedzenia w obozie. Mala zwróciła mi kilkakrotnie uwagę na wygląd. Staraj się o siebie. Jakoś się musisz umyć. Nie było wtedy jeszcze wody i światła w Brzezince. Było błoto, wszy, tyfus i trupy. Skarżyłam się, że ledwo powłóczę nogami, że jest mi ciężko, bo przeszłam tyfus, że jestem bardzo osłabiona. A ona mówi, a ty, jak ja przeszłam tyfus? Ja w ogóle nie mogłam się położyć, bo byliby mnie od razu wzięli do gazu. Stałyśmy godzinami na apelach i znam ją właśnie z tych apeli, kiedy przekazywała jakąś wiadomość do blokowej albo kogoś wywoływała. Wiedziałyśmy wtedy, że jest możliwe być w obozie ładnie ubraną, po cywilnemu, być piękną i mieć dojście tam,
gdzie myśmy nie miały dojścia. Mala jednak nie budziła zawiści, przeciwnie. Budziła nadzieję, że to w ogóle jest możliwe, że nie jest to jeszcze koniec wszystkiego. Ładna twarz Mali, życie w niej i ciągle jakaś wiadomość ważna dla nas, że Niemcy przegrywają, że mieli klęskę jakąś. I to dodawało nam otuchy, dlatego wszyscy ją ubóstwiali. Całe to jej piękno. Mala była w ogóle wyjątkiem. Wcale się nie dziwię, że Edek się w niej zakochał. Edek był niezwykle przystojny, bardzo męski, odważny, ze skłonnością do ryzyka. W obozie rozwinął się z chłopca w mężczyznę. Zostaliśmy przewiezieni do Oświęcimia w pierwszym transporcie. Edek dostał numer 531, ja 290. Spotykałem się często z Galińskim. W czasie jednej z rozmów postanowiliśmy zorganizować ucieczkę. Doszliśmy do przekonania, że obaj musimy pracować w takich komandach, które mogą się swobodnie poruszać po terenie przyobozowym. Musiałem zmienić komando. Co udało mi się z dużym trudem zrealizować pod koniec 1943 roku. Galińskiemu udało się także załatwić przeniesienie z obozu macierzystego do Brzezinki, gdzie pracował w komandzie instalatorów. Spotkałyśmy się na obozowej ulicy i pytam się jej: Mala, co u ciebie słychać? Wiedziałam już, że istnieje Edek, że się kochają, ale chciałam to od niej usłyszeć. A Mala wtedy taka rozpromieniona, taka rozjaśniona od środka mówi: kocham się, jestem zakochana. Po polsku to powiedziała. Jestem zakochana i jestem kochana. Wydawało się to niemożliwe. W obozie, wśród tych dymiących krematoriów, u niektórych budziło to nawet pewien niesmak. Niemniej życie jest życiem. Pragnęli siebie. Mala spotykała się z Edkiem przeważnie w szpitalu na bloku 30. Blok ten był najbardziej oddalony od obozowej ulicy, najmniej widoczny ze strażnicy. Poza tym od czerwca 1943 roku, kiedy Rotte został lekarzem obozowym, zabronił tu wstępu wszystkim SS-manom spoza szpitala. Argumentował to tym, że z uwagi na choroby zakaźne nie wolno im było tu wchodzić. Klucze od rentgena miał Michał Kula, konserwator sprzętu, i to dzięki niemu Mala i Edek mogli się spotykać. Ponownie spotkałam Malę, kiedy zapragnęła mieć swój portrecik i dać go ukochanemu. Zdobyła skądś kolorowe kredki i malowałam ją. Po skończeniu Mala była mi naprawdę wdzięczna. Zrobiła przyjęcie. Kanapki smarowane margaryną. To było królewskie przyjęcie. Przecież ciągle byłam głodna i ciągle marzyło mi się tylko o jedzeniu. Zimą na przełomie 43 i 44 zaczęliśmy z Edkiem coraz poważniej myśleć o sprawach ucieczki. Doszliśmy do przekonania, że dobrze będzie uciec w przebraniach SS-mańskich. Zacząłem nawiązywać kontakty z SS-manami, oczywiście handlowe, z myślą wykorzystania ich do realizacji naszych zamierzeń. Pertraktacje przeciągały się i Galiński zaczął się niecierpliwić. Aż wreszcie oświadczył, że mundury dostarczy mu jego dowódca oddziału roboczego, SS-man Lubusz. Pamiętam dobrze kaprala SS Edwarda Lubusza, który pochodził z Bielska. Po pijanemu śpiewał często hymn polski „Jeszcze Polska nie zginęła”. W czasie jednej z rozmów Edek oświadczył, że oprócz nas dwóch uciekać będzie także Mala Zimetbaum. Ją jako Żydówkę czeka tu śmierć, argumentował. Oni byli sobie bliscy. Wtedy już o tym wiedziałem. Robiłem mu wyrzuty, przypominając poprzednie plany. Oświadczył, że naprzód ucieknie on z Malą, a po ucieczce prześle do obozu mundur i przepustkę.
i wówczas będę mógł zorganizować ucieczkę dla siebie. Ostateczny termin ucieczki ustaliliśmy na sobotę 24 czerwca 1944 roku. Mala, przebrana w granatowy kombinezon, niosła na głowie białą porcelanową umywalkę. Obok niej szedł Galiński, przebrany w mundur esesmański. Odeszli drogą w kierunku Bud. Widziałem jeszcze, jak przechodzili szlaban na zewnętrznej linii wart. Esesman tkwił na bocianówce. Edek pokazał z daleka swoją przepustkę, że prowadzi więźnia do instalowania urządzenia sanitarnego. Usłyszałam syrenę. Kogoś brakowało w obozie męskim, a potem okazało się, że brakuje i w naszym. Jako goniec Mala bardzo często gdzieś chodziła, coś załatwiała i nie przychodziła na sam początek apelu. Chorowała na malarię, wobec tego Drexler szalenie się zaniepokoiła, czy ona gdzieś nie upadła, czy nie leży gdzieś chora, i kazała jej szukać. Ciągle nie dawali sygnału, że ona uciekła. Po prostu esesmani nie chcieli w to uwierzyć. Nikomu nie przychodziło do głowy, że osoba tak znana uciekła. Bardzo długo więc trwał ten apel. Czekałyśmy, co dalej. W końcu zawyły syreny i zapanowała wśród nas wielka radość, bo słowaczki, lauferki, przyjaciółki Mali ogłosiły, że na pewno Mala uciekła i że na pewno uciekła razem z Edkiem. Pomimo ucieczki Edka, apel w odcinku B2D nie trwał długo. Widzieliśmy, że w obozie kobiecym apel przeciągał się. Domyślałem się, że stwierdzono nieobecność Mali. Żadnych poszukiwań za zbiegami nie było. To było coś wspaniałego. Nie było drugiej takiej ucieczki, żeby uciekł chłopak z dziewczyną, i to jeszcze Polak i Żydówka. No i było wiadomo, że się bardzo kochają i że kochają się serio. Edek postąpił bardzo szlachetnie. Może nie był fair wobec mnie, bo dopiero w ostatniej chwili mnie powiadomił, że bierze pod uwagę trzecią osobę, czyli Malę. Ale on chciał ją przecież uratować. On chciał ją ocalić. Jeden dzień, drugi dzień, nie znaleźli ich. Czyli jednak można Niemców przechytrzyć. Można stąd wyjść. Przez jakiś czas nie wiedziałyśmy o nich nic, aż któregoś dnia rozeszła się wiadomość, że Edek i Mala zostali aresztowani. Mówiono, że popełnili straszny błąd. Znajdowałem się w magazynie odzieżowym od strony ogrodzenia i posłyszałem kroki paru osób. Gdy wyjrzałem, zobaczyłem dwie cywilne osoby, idące obok siebie, ale w pewnej odległości, eskortowane przez esesmana. To właśnie ich prowadzono od bramy do bloku numer 11. Kiedy dowiedziałyśmy się, że ich schwytano, że Mala siedzi w bunkrze bloku śmierci, padła rozpacz na cały obóz. Trafiłem do celi zbiorowej na 11 bloku i tam zastałem Edka. Opowiadał mi o swojej ucieczce. Doszli aż w pobliże granicy ze Słowacją.
Mala była wątła, słabej kondycji, bardzo ją to zmęczyło. Chciała coś kupić, oferując jako zapłatę złoto, które wynieśli z obozu. Zwróciła tym na siebie uwagę kogoś, kto doniósł o niej Niemcom. Przyrzekli sobie, że jedno drugiego nie pozostawi, że jak zginą, to razem. Poszedł po nią do tego sklepu. A tam zastał gestapowca, który z nią rozmawiał. Gestapowiec kazał Edkowi zdjąć czapkę. Pokazał ogoloną głowę, czym zdradził, że jest więźniem, który zbiegł z obozu. W celi sąsiadującej z karcerem spotkałem Galińskiego. Siedzieliśmy razem przez 10 dni. Był zamknięty w sobie, milczący. Każdego wieczoru stawał przy drzwiach i z twarzą przy szparze gwizdał jakąś piękną melodię. A po pewnym czasie przez te korytarze gdzieś z drugiego końca bloku numer 11 dochodziła nas ta sama melodia, odgwizdywana przez Malę. W celi śmierci nadal okazywali sobie w ten sposób miłość. Pewnego razu kalifaktor Jakub, po apelu wieczornym, zorganizował półgodzinne spotkanie Edka i Mali. Edek jeszcze tego samego wieczoru zaczął w tynku celi numer 18 wykonywać rysunek twarzy kobiety. Przypuszczam, bo tego w rozmowie ze mną nie zdradził, że był to portret Mali. Uciekli 24 czerwca. Złapali ich 6 lipca, a 15 września był już wyrok. W ciągu dnia przyprowadzono Edka Galińskiego do przybudówki koło kuchni, gdzie kapo Jup przygotowywał ofiary do śmierci przez powieszenie. Ale nim związał mu ręce, to Edek poprosił go, żeby dostarczył mu kartkę i ołówek, bo chciałby napisać parę ostatnich słów. Jup zgodził się na to. To był krwawy Jup, bandzior, który znęcał się nad więźniami. Ale w tym przypadku zachował się po dżentelmeńsku. Dostarczył tę kartkę. Edek wiele nie pisał. Włożył przygotowane wcześniej pukle włosów i napisał swoje imię i nazwisko oraz imię, nazwisko i numer obozowy Mali Zimetbaum. Jup dał mi karteczkę, którą otrzymał od Galińskiego. Doprowadzono Edka pod szubienicę. Był bardzo dzielny. Szedł z podniesioną głową. Powiedział tylko: koledzy, pomścijcie mnie. Wszedł na stołek. Zaczęto czytać wyrok w języku niemieckim i polskim. Zanim skończono, Galiński włożył głowę w pętlę i odbił się od stołka. Natychmiast podbiegł do niego kapo Jup i uwolnił z pętli, podstawiając pod nogi stołek. Ponownie zaczęto odczytywać wyrok. Jeszcze nie przebrzmiały ostatnie słowa, gdy Galiński zaczął wznosić okrzyk: jeszcze Pol... Ale to Polska uwięzło mu już w gardle. Jup poderwał taboret i wtedy nastąpiła cisza. Na ten widok SS-mani kazali się rozejść. Sami też odchodzili. Myśmy jednak jeszcze jakiś czas stali. I wtedy ja do stojących obok mnie kolegów powiedziałem: czapki zdjąć. No i rozeszło się po wszystkich. Poszło w tłum. Wszyscy stojący zdjęli czapki. Zrobiono apel, zanim jeszcze wróciły komanda. To nie był normalny apel w celu policzenia nas. Tylko zebrali wszystkie więźniarki, które akurat pracowały w obozie.
w biurach, w paczkarni, w kwatermistrzostwie, w magazynie odzieżowym. Przy Mali stał SS-man, niedużego wzrostu, o śniadej twarzy, nazwiskiem Ritters. Z drugiej strony stanęła kierowniczka obozu Maria Mandel. Stałyśmy i czekałyśmy, co teraz nastąpi. Mandel wreszcie odezwała się i powiedziała, że zgodnie z rozkazem z Berlina, za to, że Mala uciekła z obozu, będzie żywcem spalona w krematorium. Przemawiała w ten sposób. Każdy, kto tak jak Mala odważy się uciec z obozu, to zostanie załatwiony. W momencie wypowiadania przez Mandel powyższych słów, Mala nieznacznym ruchem sięgnęła do zawiniątka trzymanego w ręku. Następnie z całkowitym spokojem zaczęła przecinać sobie żyły prawą ręką w lewej. Ze zdumieniem spostrzegłam, jak stopniowo znikał żółty kolor z jej twarzy. Pierwszy raz w życiu widziałam, jak ktoś podcina sobie żyły. Myślałam, że przecina się w nadgarstku, a ona przecięła w łokciu. Widząc to wszystko, żadna ze stojących przed kuchnią Żydówek nie odezwała się słowem. Lecz coś musiało być widoczne w naszych twarzach, bo w pewnym momencie Ritters odwrócił się w kierunku Mali i spostrzegł, co usiłowała zrobić. Jego reakcja była natychmiastowa. Po prostu schwycił jej rękę, uniemożliwiając kontynuowanie swojego zamiaru. Szef zatrudnienia, SS-man Ritters, wyrwał jej tę żyletkę, a ona trzasnęła go w twarz. I to jest chyba jedno z najmocniejszych wspomnień z Oświęcimia, że SS-man dostał w pysk. On wtedy złapał ją za rękę i złamał jej tę rękę. I to był taki suchy trzask łamanej kości. Doskonale było słychać. Cała uroczystość, cała parada została przerwana. Mala bardzo krwawiła. Zabrali ją na rewir do Lagru A, do ambulatorium. Chodziło o zatamowanie krwi, żeby mogli wykonać wyrok, żeby ona sama nie umarła. Więźniarka wiozła ją bardzo pokrwawioną do szpitala. Lekarki, pielęgniarki kręciły się koło niej, pobandażowały jej ręce, ale już nie było mowy, żeby ją uratować. Zresztą wszystko robiły, żeby raczej jej już nie ratować. Po chwili z powrotem wywieziono ją na tych samych taczkach. Komendantka obozu szła z tyłu i powieźli Malę w kierunku czarnej bramy krematorium. Na temat późniejszych wydarzeń w krematorium krążyły potem trzy wersje. Pierwsza to taka, że Malę przywieźli do krematorium i tam rozpoznał ją jeden z SS-manów. Zrobiło mu się jej żal i powiedział, że woli ją zastrzelić, bo nie chce jej wrzucić do ognia żywej. Druga wersja to taka, że ten SS-man dał Mali truciznę, którą ona zażyła. Według trzeciej wersji Mala miała przy sobie kapsułkę z trucizną, którą zażyła w krematorium za zgodą SS-mana. Ale jak było naprawdę, nikt nie wie, bo nikt z nas tam nie był.